Witajcie kochani, na co już tytuł wskazuje i co już wiecie, plany nam się niestety zmieniły, ale nie ma tego złego, ponieważ jedziemy na akcję. Także jedziemy we dwoje i coś Wam pokażemy, a zaraz powiemy za chwilkę, tak? A dlaczego nam się plany zmieniły? Ponieważ jak wiecie, wszędzie są korki teraz na granicach z kierunku Niemiec, bo znowu są kontrole i że nie chcemy stać 2 godzin na granicy, to nie jedziemy do Poznania, gdzie mieliśmy pojechać i już w sumie drugi raz to odwołujemy, niestety. Tak, a w kierunku Niemiec, jak będziemy jechać, to przejedziemy inną granicą, nie tą w Jędrzechowicach. Także zobaczycie, bądźcie z nami, którędy, bez żadnego korka. Mamy plan. Tak, tak, plan jest duży. Więc to sprawdzimy. A teraz, dlaczego jedziemy i gdzie i po co, już mówimy. Także jedziemy do Leśnej Wody po telewizor, ponieważ mamy telewizor uszkodzony marki. Tak, tak, mam Philipsa, który się zepsuł, tam igłek był podłączony do niego. No i tak próbowałem go naprawić i nie miałem pomysłu, bo prawdopodobnie płyta główna poszła. I tak popatrzyłem sobie na OLX-ie i tam ktoś sprzedaje taki podobny, tylko że większy, z rozbitą matrycą, ale działa. No i napisałem do tego pana, że odkupiłbym go za symboliczną tam złotówkę i po prostu bym sobie spróbował zrobić z 2-1. No i pan odpisał, że też miał taki pomysł, szukał, ale nie znalazł i pewno, że jest jak najbardziej tak, żebyśmy przyjechali i żebyśmy zabierali ten, bo on będzie też się cieszył z tego powodu. No, także jedziemy, akcja będzie i będę próbował naprawić. Nagramy. Tak, tak. I pokażemy, czy się uda naprawić z 2-1. Czy Piotrek zrobi, żeby ci działał. Tak, ja wiem, że można kupić tanio nowy telewizor, ja to wszystko wiem. Ale to o co innego chodzi? To nie chodzi o to, żeby kupować nowy telewizor, tylko chodzi o to, że ja lubię po prostu naprawiać coś robić z czegoś, coś ze starych rzeczy, lubię tworzyć takie nowe rzeczy. To bardziej mnie podkręca niż to, że tam kupić, pójść nowy telewizor. Tak, tak samo jak z lustrem. Tak, dokładnie. No lustro też będzie wszystko, tylko narzędzi mi brakuje. Tak. Żeby było coś po twojemu. Kupiliśmy już lustro, mamy listwy, wszystko jest. Ja w sumie nie pokazałem lustra. O, no ładnie. Dobrze, jedziemy. No tylko muszę popatrzeć. Leśna Woda nie jest daleko od brzegu, ale jednak trzeba z nawi jechać. Zaczęliśmy dalej, już tutaj wyjechali. Tak, to musisz zjechać, trzymać akurat koło straży pożarnej. Tak, muszę tylko zerknąć, bo miałem nawigację włączoną. Więc tak, lustro też na pewno pokażemy. I pokażemy Wam tą drogę właśnie, nie przez Jędrzechowice, pojedziemy inną trasą, bo tam na bank będzie korek, dlatego nie chcieliśmy, a to będzie w sumie z niedzieli na poniedziałek, więc nie chcieliśmy wracać jutro. Tak, szkoda, ale do 3 razy sztuka i myślę, że za 3 razem uda się ten Poznań w końcu, bo ostatnio byliśmy, też odwołaliśmy. Ale teraz byliśmy z chłopakami, bardziej na to, a tu pan patrzy, co my kombinujemy. No tak. Puścił nas. Patrz, miód sprzedają, nie, aha, jajka. 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 Pan zobaczył, że Niemiec, to myśli. Puszczę go. Wiedział, że się zamotał. No. Dobrze, także nagramy Wam za chwilę. Co tak, jak. Trzymajcie kciuki, żeby się wszystko udało. I pokażemy w domu, jak Piotrek to będzie kombinował. Tak, tak. Wczoraj tam z Maxem siedział, ja nie nagrywałam, ale ty siedziałeś, tam coś kombinowałeś. Tak, jakieś... Max grał oprogramowanie na sticka i próbowaliśmy załadować to nowe oprogramowanie. Ale nie zadziałało. Nie zadziałało. Prawdopodobnie procesor gdzieś tam na nóżkach się odlutował i dlatego jest problem. Dobrze, ale może się uda. Także wiecie już, jak ja to nagrywam, że mi ręka powoli więdnie, mimo że sobie podłożyłam tutaj. Także chyba koniec. Chyba, chyba tak, że masz chyba jeszcze tak coś do dodania, to wytrzymam. Nie, no jedziemy na razie, zobaczymy. Zobaczymy, co nas czeka, myśli jak Bożyce to będzie wyglądać. Telewizor powinien działać, tylko matryca popękana cała, także jedziemy. Zobaczymy, ty płytę będziesz przekładał. Tak, tak, płytę główną. Także jestem dobrej myśli, że będzie pasować. Ale wiecie co, jeszcze Wam powiem, że tutaj słońce świeci, a w Poznaniu dzisiaj i jutro ma padać deszcz. Także też to byłoby takie, no nie pospacerowalibyśmy za dużo. Nic. Nic się nie dzieje bez przyczyny w życiu. Wiecie, jak to jest, także... No, trzymajcie kciuki. Bądźcie z nami. Chyba się samo odniesie. Wiesz co, chyba nie.
Masz starszy model. Myślałem, że kurczę, masz taki sam. Ale... Nie mam pojęcia, nie znam. No, widzę właśnie ten, kurczę, ja mam nowszy model. Myślałem, że przyłożę płytę, wiesz, że będzie mi pasować. A więc tak, no niestety nie udało się z tym telewizorem. Okazało się, że telewizor chłopak miał dużo starszy niż nasz i płyta główna była inna. I przeprosiłem, po prostu zrezygnowałem, nie wziąłem. No w ogóle w gorszym stanie był i no dużo grubszy taki, czyli o wiele lat starszy od naszego. Także no nic, będziemy widzieć co dalej z tym telewizorem. Aktywować, będą reaktywować, ale tam... Nikt nie ma czasu, nie? Jednej pani... Ja mówię, 100 zł daję i tak z głupia żart powiedziałem i ona mówi, dobrze, kupił pan, tylko proszę go zabrać w tym tygodniu. Aha, no to fajny, fajny. No teraz ciężko już chcę spotkać takiego na drodze, żeby to... Jest na sprzedaż. I kolory fajny. Zaraz zobaczymy. No, super. Czekam na reaktywację. Oby się udało wszystko i fajnie nie, ten... Nie, już nie odpuszczę dziada. Tym bardziej, że to sentyment, że pierwszy samochód, jaki miałem, to był właśnie maluch w kolorze czerwonym i... Mój był zielony pierwszy. I to najlepiej jeszcze prawo jazdy nie miałem, jak kupiłem. Pod domem tylko jeździłem, otworzyłem drzwi, nie zauważyłem żurka i uszkodziłem go, nie? Ale fajny, fajny. No nic, wracamy do domu. Maluszek niestety nie jest na sprzedaż. Nie, nie. Ale widać, że pan ma sentyment do niego. Jedziemy po chłopaków i ruszamy do Opola w takim razie.